Wieczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Zaczynamy, słuchajcie, ten dzień od makijażu, bo przecież dlaczegoż by nie. Mam, słuchajcie, fajny podkład, bardzo fajny. Ostatnio byłam w Douglasie i pani mnie po prostu tak, słuchajcie, opamiętała, tak się mną zajęła, tak się mną zaopiekowała. Bo szukałam właśnie jakiegoś podkładu do takiej bardzo suchej skóry i powiem Wam, że mimo tego, że srogo zapłaciłam za ten podkład, jestem zadowolona. Także Wam serdecznie polecam i w ogóle powiem Wam, że utrzymuje się bardzo długo na skórze. Tak fajnie się właśnie wtapia w tą skórę. No pani mówiła, że też na bardzo długo wystarczy, więc tego jeszcze Wam nie powiem, bo go od niedawna używam. Natomiast ostatnio Wam pokazywałam właśnie taki jakby krem koloryzujący z SPF-em. Dla mnie na przykład, w związku z tym, że no ja robię makijaż, to jest akurat tamten krem za słaby, więc więc myślę, że go zostawię na wakacje bardziej. Muszę Wam w ogóle pokazać, bo kupiłam sobie taki cień z Sephory i on, mam dwa w sumie takie cienie. Jeden jest taki, jak to się mówi, holograficzny, taki wiecie, że pod wpływem światła on zmienia kolor od takiego no brązu, bo nawet taką zieleń, fiolet, no jest bardzo ładny. I teraz szukam takiego ciepłego brązu i jestem bardzo zadowolona w ogóle z tych cieni z Sephory. Bardzo fajnie się rozprowadzają, bardzo fajnie się blendują, bardzo fajnie się na oku utrzymują. Jest w ogóle mega gama kolorystyczna, także jestem na tak. Natomiast te cienie, poczekajcie, jeszcze Wam ostatnio pokazywałam, że kupiłam tą paletkę, jestem z niej bardzo, słuchajcie, niezadowolona i Wam po prostu osobiście ja nie polecam, ponieważ cienie się bardzo ciężko blenduje, robią się takie, jak się weźmie więcej tego cienia na pędzel, robią się po prostu takie no takie punkty mocno napigmentowane, które później ciężko rozblendować i słuchajcie, pierwszy raz, a naprawdę, no ja już wiecie co, już naprawdę od bardzo, bardzo dawna maluję się prawie, że codziennie, cienie mi się tak, jakby to powiedzieć, rolują po kilku godzinach i tu w kącikach oka mam takie wiecie, no wiecie jak się cienie rolują, co będę tłumaczyć, co mi się nigdy nie zdarza, bo ja mam bardzo suchą skórę i nigdy z tym nie miałam w ogóle żadnych problemów, także to są pierwsze te, no bo ogólnie nie, jesteśmy na nie, nie lubimy tej paletki w ogóle, nie lubimy jej i używać jej nie będziemy, więc myślę, że sobie kupię z Sephory tylko taki, tylko jeszcze takie właśnie jasne w kąciki i mi takie dwa cienie wystarczą, słuchajcie, na bardzo długo, także no, także makijaż, słuchajcie, gotowy. Dzień, słuchajcie, trochę zwariowany, jak na moje standardy, bo tak, mam fizjoterapię, potem muszę jechać na zakupy, potem muszę jechać do sklepu, do krawcowej, mam dużo takich papierkowych rzeczy do załatwienia. Później mam angielski z moim Dawidem, tak zapisaliśmy się na angielski, w ogóle masakra. Potem przyjeżdżają moi rodzice i jeszcze jedziemy w góry, bo to jest taki prezent pod choinkę. Właśnie chcieliśmy ofiarować moim rodzicom i rodzicom mojego Dawida po prostu wspólny czas, coś co ja bardzo cenię i co jest niezwykle dla mnie istotne, żeby mieć te właśnie wspólne chwile, które będziemy wspominać, więc ja znalazłam taki, myślę, fajny domek, się okaże, w górach i tam po prostu spędzimy sobie no dwa dni niecałe, także trochę mało czasu, ale zawsze w takich jakby innych warunkach, innych okolicznościach, mam nadzieję, że będzie dobrze, także ja też modlę się, żeby była ładna pogoda, żeby padał śnieg, tak zapowiadają prognozy pogody, że będzie biało, będzie pięknie, głównie zależy mi na tym ze względu na moją mamę, która po prostu zawsze mówi, że jej się marzy tak spędzić po prostu weekend w górach, gdzie jest tak biało, gdzie pada śnieg, jest taki klimat, jakby to powiedzieć, wiecie, taki góralski klimat, także mam nadzieję, że się uda, także modlę się o to bardzo, bardzo, żeby było biało i pięknie, bo my kiedyś byliśmy z moim Dawidem właśnie w styczniu, właśnie w Zakopanem, na skokach wtedy pamiętam i po prostu lało i było tak źle, tak wiecie, tak jakoś niby klimat był, chodziliśmy po tych Krupówkach, dużo turystów i tak dalej, ale ten deszcz i taka wiecie, taka ciaplita i te wszystkie wiecie, kupy, które powychodziły na wierzch, kupy psów, a w ogóle zobaczcie, co mój Dawid też znalazł, znaczy to...
Was to nie zachwyci, ale ja się tym zachwyciłam. Dostaliśmy, jak mieliśmy zaręczyny, czyli 12 sierpnia 2011 roku od kuzynki, od Dawida, zrobiła nam taką przypominajkę właśnie. Ja już powiem Wam, że wyleciałam w ogóle ta data z głowy, musiałabym cofnąć się do zdjęć. No, ona nam nas taki, i to mój mąż w samochodzie znalazł takie właśnie koraliki, 12 sierpnia 2011. Nasze zaręczyny były, słuchajcie, dosyć, jakby to powiedzieć, znaczy dosyć śmieszne. Nie były wcale śmieszne, natomiast ja się w ogóle nie spodziewałam, w ogóle, słuchajcie, nawet mi przez ułamek sekundy nie przyszło, że to właśnie jest, że to właśnie jest ten dzień. I byłam tak, słuchajcie, turbo zaskoczona. Po prostu pojechaliśmy sobie do Krakowa, dajmy, że taki super, super miejscowe znalazł do spania, taki zameczek, no i tam pamiętam, że przyjechaliśmy, no i Dawid mówi, że kurczę, że... Co on to powiedział? Aha, że jedyny problem jest taki, że w ogóle nie ma jedzenia. Ja mówię, ale jak nie ma jedzenia, jak my jesteśmy na takim zapizdowiu, że masakra. On mówi, bo jakby w tym samym czasie jest jakieś wesele organizowane i dlatego mają kuchnię zamkniętą. No i tam weszliśmy jakby na ten dziedziniec. Ja mówię, Boże, kuchnia serio zamknięta. I tak mówi, to może zadzwoń do tego właściciela i zapytaj się, może by nam coś przygotowali i tak dalej. A ja byłam wtedy taka głodna i to mnie tak rozścieczyło. Ja mówię, no to czemu mogliśmy kupić coś w sklepie, mówię, a teraz będziemy, no srogo się jakoś, wtedy pamiętam, zdenerwowałam, zadzwoniłam do tego jak właściciela obiektu, on mówi, że no nie za bardzo, bo to wesele, on mówi, no to może coś Wam przyniosę z wesela, ja mówię, ale jak? No, że tam na wesele coś przygotowują, jak coś zostanie, im to tam po prostu coś tam przyniosą. Ja mówię, dobra, no już Pan, przynieś Pan cokolwiek, żebyśmy cokolwiek zjedli. No i tak to właśnie było, wróciliśmy do pokoju, w ogóle było pięknie, super, no i potem Daj mówi, no to dobra, to chodź, idziemy na kolację. Ja wtedy w ogóle nie szczeliłam bazę, że on się, słuchajcie, przybiera. Co nigdy się nie przybierał, ale wtedy zaczął się przebierać. Ja mówię, ale jakoś i tak jakby to, mówię, no może chce ładnie na kolacji wyglądać i tak dalej. Znaczy na kolacji po prostu ten pan miał nam przynieść jakieś jedzenie, które zostanie z wesela i nam zostawić na stole. A to była piękna kolacja, ale nieważne. Po co ja to opowiadam? Po prostu nieważne. Ale było tak, wiecie, było tak... jak w filmie, tak całkowicie się tego nie spodziewałam i byłam tak podekscytowana, że 3 dni chyba nie spałam, a gadałam o tym jakieś 2 tygodnie, także ale to cała ja się bardzo ekscytuję wszystkim. Słuchajcie, idę się spóźnić na rehabilitację, bo się rozgadałam, także o, no taki dzisiaj ustę sobie wylewałam na taki czerwony, taki, wiecie, taka czerwień z pomarańczą, to jest taka świąteczna czerwień, tak mi się to kojarzy. Nawet jest spoczko, chociaż myślałam, że za bardzo, że trochę będzie ta moja gęba przerysowana, że te usta będą za bardzo intensywne, ale tak nawet mi się wydaje, że spoczko to wygląda. Emilko, mogłabyś odpowiedzieć na wizji? Chciałam Cię zaskoczenia. Co masz na włosach? Bo powiem Ci, że teraz ktoś pod filmem pisał, jaką masz farbę, ale już dostałam jakieś komentarze, na nie nigdy nie odpowiadałam. To jest Twój kolor? Twój kolor. Nie, masz... nie, ja wczoraj byłam u naszej fryzjerki. A! No widzisz? A no nie, widzisz. Wczoraj byłam i mam korektor. Aha. A jakieś 3 kolory pomieszane. Aha. Ja nie wiem. Aha, a ostatnio? Ale co? Naturalnie jestem blondynką. I miałaś i pasemka wtedy kiedyś. Front blond, czy tam jak to się nazywa, że takie... Jezus. Ja nie wierzę. Ale byś to stała. My God. One kolejny raz spadło, one chyba tam nie może być. Jezu, ale byś to stała. Dobrze. Zabiło. Okej, okay. Mamy uwiecznione, słuchaj, jakby co, do odszkodowania. Byłoby nagrane. O, Boże Święty. No, ale to trzeba zmienić miejsce, bo to już powiem Ci, nie pierwszy raz tak spadło. Ja mi się wydaje, że może dlatego, że ona jest, już nie jest takie wypełnione i teraz się... przekibuje. Po prostu mamy dobrą fryzjerkę, tak? Powiedzmy to szczerze. No, także to jakby to jest jej robota, ja tam później już nic nie robię. Czasem sobie tylko robię płukanki z fioletowe, z różem. Ale masz w ogóle fajne, ta grzywka Ci tak stoi. No, to właśnie, super wygląda. Właśnie poszłam przede wszystkim po grzywkę. Cześć, kochani. Cześć, Aga. Nie szkodzi, że się spóźniłaś. Ja sobie nagrywam właśnie Emilkę. No. Dobra. To no to już wszystko wiemy, słuchajcie, nic nie wiecie, generalnie możemy Wam podać namiary na naszą fryzjerkę. Zapraszamy do Świętokłonu. No właśnie. Właśnie i tak kątem oka patrzę na tą choinkę naszą i muszę ją rozebrać, bo no nie mogę po prostu przeboleć, że jest w takim opłakanym stanie, no... masakra. No, a w ogóle dzisiaj tak jeszcze mamy angielski...
Tak, i potem jedziemy w góry, także myślę, że zrobię tak w całości, coś Wam ponagrywam, może coś wyjazdu Wam też nagram fajnego. Szczerze mówiąc, to tak mi się nie chce dzisiaj tego angielskiego, że to jest w ogóle jakaś masakra, zresztą mój Dawid tak samo. I po co, bez sensu nas zapisałaś na ten angielski, ale z drugiej strony sobie myślę, że jak jest opór, jak jest niechęć, to wtedy człowiek się rozwija. Także trzeba czasami działać, mimo tego, że się nie chce, że człowiek czuje w środku właśnie dyskomfort, bo to jest takie wychodzenie właśnie z tej strefy komfortu. Jest dobrze, jest fajnie, jest przyjemnie, nic nie trzeba robić, a jednak no, angielski to już jest jakaś nauka, trzeba się zmobilizować, także pamiętajcie, że jak boli, to znaczy, że idziecie do przodu. Jak jest opór, to znaczy, że się rozwijacie i trzeba wtedy działać, nie? Jak się człowiek boi, to wtedy trzeba zrobić coś, żeby przezwyciężyć ten strach, bo ten strach nigdy nie minie sam, on będzie zawsze narastać, albo niechęć do czegoś, ona nigdy nie zatrzyma się na jakimś poziomie, ona będzie coraz większa, więc dotyczy się to nie tylko samej nauki na przykład, ale też na przykład ćwiczenia, biegania. Oczywiście ja jeszcze nie doszłam do takiego etapu, żeby pójść po biegać mimo niechęci, ale może chciałabym, no chciałabym po prostu ruszyć to moje dupsko, więc kochani, muszę się tutaj jednak pozytywnie nastawić. Tutaj on the week, że w tygodniu, bo mówimy I try to record 2 films a week. Aha. Zawsze jak jest tygodniowo, to jest a week, a day, na przykład I drink. Jak ci się kieruje? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Wygodnie. Tak? Fajnie się jedzie takim wysokim autem, nie? A jeszcze wiesz, ma kopa ten samochód. Ma kopa? Nie mogę was tutaj objąć. Pogoda się. Znaczy ogólnie jest fajna pogoda jak na wyjazd w góry, natomiast do jazdy nie jest najlepiej. Ładnie ten domek wygląda z zewnątrz. Jeszcze jak tak śnieg pada. O. Pięknie. Muszę nagrać, póki jeszcze nie ma bałaganu, bo jak tutaj się wszyscy rozłożą, to musi być film z łazienki przecież, tu Rachel, bo ale cudnie tu jest. Podoba ci się? Bardzo. Pierwszy pokój. O, u góry łóżko i na dole piętrowe. Bardzo cudny jest ten domek, naprawdę. Nie wiem, czy wam w końcu mówiłam, czy wam nie mówiłam, ale jest to prezent, chyba mówiłam, na święta, właśnie, że zabraliśmy naszych rodziców. Szukałam takiego fajnego, wiecie, domku, takiego wow, żeby... no tak, po prostu chciałam, żeby było naprawdę super i jest... Powiem wam, że rzadko to się zdarza, ale nawet z moim teściem się zgodziliśmy, że zdjęcia nie oddają tego, jak to miejsce jest ładne, a zawsze jest odwrotnie, czyli wiecie jak to jest, zawsze pokazują super zdjęcia przerobione, a czasami człowiek się może rozczarować, to jest odwrotnie. Naprawdę to jest o wiele ładniej niż na zdjęciach. Oczywiście podlinkuję wam ten domek pod filmem. Nie wiem ile tutaj, na 2, 4, na 6 osób na pewno jest ten domek, 6, 7, na 7 osób na pewno, a nie wiem czy jeszcze tam w salonie nie można spać na rozkładanej sofie. Być może jest ten domek do 10 osób, ale na tak wiecie 6, 7 to w ogóle po prostu się tak cieszę. Jest cudny, tak się cieszę, Boże drogi, bo to wiecie, czasami się coś wybierze i tak... Niekoniecznie się to wszystkim podoba, a to jednak miał być prezent, miał być tak wiecie, no, miało być mega, także jutro idziemy pochodzić, jutro idziemy tak do Doliny Chochołowskiej, potem na termy, też Chochołowskie oczywiście, jesteśmy w ogóle, to jest wieś chyba, Witów, także niedaleko mamy stok, my nie jeździmy na nartach, no ale mamy, w ogóle pięknie pada śnieg, jest w ogóle super, cudownie, wspaniale i po prostu mega się cieszę, naprawdę mega się cieszę. No i tutaj widzicie drugi pokoik, olbrzymie łóżko z telewizorem, wszystko takie, no ma to smaczek, powiem wam szczerze. Tutaj jeszcze jest takie łóżko mniejsze, w ogóle no wszystko ma, wiecie co, no naprawdę nie chcę się aż tak ekscytować, ale w ogóle te drewno, to tak pachnie taką świeżością.
Mi się wydaje, gdyby nie było zimno, to tak. No jeszcze, jeszcze nie jest zimno. Jak nie jest zimno? Tobie jest zawsze zimno. To jest zawsze zimno. Mam dwa swetry. Jezu, Jezu, ja oszaleję. Grube ja rękawice. Oszaleję. Ciekawe, czy sąd by uznał powód rozwodu, różnica w utrzymaniu temperatury. To nie jest zawsze zimno. Ja już bym chętnie wrócił spacerem. Ale wyszliśmy z domu, Dawid. Trzy kroki zrobiliśmy. Już zawsze. Fajnie. Ale... Tobie też jest zimno? Nie, nie w tej kurce, to jest do minus 40 stopni. Taka ploda. Zafunduj mężowi, rozumiesz, taką kurtkę. Nie, ja... Dawid, na to ja bym nawet termofor w dupę wsadziła i mu by było dalej zimno, także... Niestety, nie ma, nie ma rzeczy, która by pomogła w... No, Sybia! No co mi tu wchodzisz? Razem mamuś. Super. Tak? Podoba ci się? No marzenie. Chciałabyś mieszkać w górach? No ja zawsze chciałam mieszkać w górach. A ciekawe, jakby człowiek mieszkał, to by mu się też tak nie zbrzydziło. Nie, zbrzydziłoby ci się. No, tak by się nie, właśnie... Nie, bo ja lubię chodzić, więc jak... No może nie teraz, nie tak. Ale ja zawsze lubiłam chodzić, a właśnie nad morzem się jakoś tak mówiłam. Bardziej takie wrażenie. No w górze, góry są całe sezonowe, nie? Nie, no pięknie jest. To jest tak pięknie, że... Jest śnieg, ciepło i Tomek gdzieś znikł z Dominikiem. Dokładnie. Jest śnieg i ciepło. Śnieg i ciepło. Ale pada. No, no. No nie, jak to pnieje śnieg, to... Jak śnieg to pnieje jeszcze te, potem te psie kupy na chodniku. To jest najgorszy widok. A tak to jest wszystko przykryte, nie? Normalnie się kryje w bajce, nie? No, o i kubska. Kubeczkę sobie chyciłem koło ogniska, żeby dupkę wyjrzało. No. Zadowolony, nie? A, tak, masz reakcję, tak ciepło masz piecyczek, ciepłą to dupeczkę. Mi jeszcze coś zjemy i będzie. Zjemy, zjemy, bo ty blady taki. A blady, a rozczesany, rozkosmazany. Koteczku, chodź tutaj. O Jezus, jaki fajny. Kici.